Siema, z tej strony Michał i dzisiaj ze mną Miki. Siema, tu Miki. Siema, tak, inaczej trochę dzisiaj, nie wiecie o co chodzi. Żeby nie było takiej nudności, senności i tych spraw. Monotonności. No, dzisiaj jedziemy bizunem. Bizunem jedziemy, nie na sprzedaż, spokojnie, nie. Nie, jedziemy dzisiaj na pole, tak, o, no właśnie tam New Holland już stoi z przyczepą. Z przyczepami, przepraszam. Z przyczepami, bo walczę się paliwo, prawie skończyło, to już wolałem nim nie wyjeżdżać. I jedziemy dzisiaj na jęczmień o zimy. Tak właśnie i ten. No i tak będzie się to działo właśnie. No, że ten miał być rzepak mucony, ale że bizon był ustawiony właśnie na zboża, bo w zeszłym roku nie było ten. To stwierdziłem, że wpierw jęczmień sobie obrobię, potem dopiero rzepak. No. Więc jęczmienie powycinam wpierw w tym roku, a potem dopiero. A ty tym bizonem już tam jesteś? No bo ja jechałem już przedtem i zostawiłem go na krzyżówce koło sklepu. Aha. Dobra, ogólnie to tak, wcinamy się tu w jęczmień. No, bizon już raczej ostatni sezon, bo teraz tych hektarów tyle przybyło, że... No, tyle przybyło. Że ma głowa mała. Zobaczymy ile to pole będziemy ciąć, 46 jest, więc tak 20 po będzie trzeba odcinek skończyć. Jak nie prędzej, tak z 15 może. No, tu widzicie New Holland z przyczepami stoi, tak wjechany na wariata, można powiedzieć. Na pobocze było szerokie. I ten. No, i widzicie opony ma już ten, te co oryginalne, co dostałem, i felgi też oryginalne. I ten. Tutaj, jak widzicie, też obornik jest przywieziony, to pryzma. A normalne koła, tak? Nie, a nie te nienormalne. Nie te z downem. No. No, i tutaj obornik, jak widzicie, trochę zarósł też jęczmienie. Bo on był przywożony na wiosnę, przed opryskami jeszcze. Po nawozach, tak między tym. No i był przywożony i tak sobie tu leży. Trochę zarósł. Ale sprytmowany, tu chyba problemu nie ma. Na razie się nikt nie przyczepił, żadnego mandatu nie dostałem jeszcze. Pamiętaj o nawadnianiu. Aha, no właśnie mi się chce pić teraz, jak zacząłem tak gadać. Ten, tak dużo. Aż ja się napiłem, bo słomę jak zwalaliśmy, to kurde gorąco tam jest, ja pierniczę, cały mokry jestem. A teraz zimno jest, no dobrze, jak byłem. Rano to no, zimno. Ale pod dachem za słomą jest gorąco. No, tam się dobrze się nie paliła. No, se szybę zamknę tutaj w tym kombajnie. Bym se włączył klimę, ale nie ma klimy i no. A nie chcę się tu zbytnio zakurzyć, bo może dzisiaj jeszcze mnie na skupie zobaczą, to powiedzą, kurwa, nie Holandem przyjechał, a jaki brudny, nie? No i ten, a prysznica nie ma mobilnego, więc lipa. O Boże. Miki rzucił chyba kogoś szklanką. Nie, jajko takie, wiesz, jak są jajka z czekolady, nie? O Boże, ty tam Kinder niespodziankę i moje. Audycja zawiera lokowanie produktu. No, ale dobra. Ludzie, bo tak ja tak patrzę, nie, to tak ostatnio było ten, pod tym ostatnim filmem, znaczy ostatnim. To było, dla was to będzie 3 filmy temu, było 800 wyświetleń, tam chyba był, no to posiewnik jechałem ze sąsiadem, to tam 800 wyświetleń, a łapek 50, no to łapeczkę zostawcie, bo nie każdy widzę łapkuje, komentarz też tak, jakiś. A ten kto łapkę zostawi, ten może być czasem jakoś nagrodzony. No dokładnie, nagrodzony w postaci meetupa w jego miejscowości. O, na przykład. Dokładnie, ale tylko w obrębie powiatu pleszewskiego. To, żeby nie było gdzieś tam dalej, bo rowurem to trochę będzie ciężko. No, ten, ale to wiecie, to łapka w górę musi być. Subik to tam nieważne, ale łapka musi być, bo i wyświetlenie musicie też dorzucić jakieś. Czy no, wiadomo, jedno już zrobiliście, to tam mamę, siostrę, córkę możecie zaprosić. Kota, ojca, psa, sąsiada. Mamę, siostrę, córkę. Kota, ojca, sąsiada, psa. Ciekawe, czy któryś z naszych widzów ma już córkę. A może ma, a może nie ma. Albo syna. Możecie też koleżanki i kolegów zaprosić, nie ma problemu. Ja tu wszystkich przyjmę na kanale. Mogą oglądać, a ten, ja ogólnie tak sobie wyjadę teraz też na wariata. Bo nie mam zbytnio gdzie nawrócić, to se stanę na asfalcie i sobie dosypał normalnie na drodze. Matko bosko. Już pierwszy zbiornik, 3,5 tony pierwsze. Jakie... Taki duży zbiornik masz? No. Ale grube ziarno, ło kurde. Bizonie 3,5 tony. Na pewno. Tak to bym nie obrócił w dwie strony. Znaczy się nawet nie obróciłem w dwie strony, sorry. Co ja gadam. Zaraz jadę tam z powrotem. Ogólnie chyba auta żadne nie jadą, awaryjki odpalone są, są, dobra. To nic się nie dzieje, dobra, jedziemy dalej.
Rurę trzeba złożyć, tam wiecie, hydraulicznie, na szczęście jest składana. No i bizonik bardzo ładny, coś tasiecznie. O, czekajcie, coś tasiecznie też właśnie ten. Jak te, jeszcze jej nie testowałem, ale zobaczymy jak będzie się spisywała. Bo to używka była kupowana ogólnie, nie nówka, tylko używana. Zobaczymy jak w tym roku też pójdzie, bo w zeszłym roku tam tylko zboże, a teraz jej rzepak będzie ciała. To kurde, może być grubo czasem. Mam Ale nadzieję. co może być grubo? No nie wiadomo jak ta sieczkarnia przy rzepaku będzie chodziła, nie? Łe, lepiej jak przy zbożu. No właśnie nie, no to rzepak to twarde, ja się ostatnio No przekonałem. ale się lepiej ten, tak jakby czaska, nie? No bo Bo tak jak ma słomę, to bardziej mieli, a ten, to bo tutaj nie ten, bo tam czaskało jest taka w tylko. środku ten, taka gąbka jakby w tym rzepaku. No to ostatnio tak patrzałem. Jak O ten. Boże, w kukurydzy też masz taką gąbkę. Tak? No. Nagrywamy. Adum. Adum. Na pewno Adum. Poznałem po tym taktycznym szurnięciu. Nagrywamy Adam jak coś. A Adam się nie odezwie, on tu będzie siedział nie do Pa, końca odcinka, no nawet jak. jak będziemy mówić się, będziemy żegnać, to on się odezwie. Jak ktoś kojarzy, to Adam 900 i co tu właśnie na tej wersji V1 z nami grał. Tak, ale to już tak bardziej pod koniec w sumie. Nie pod koniec, prawie całą serię. Jak całą? Chyba dwa odcinki tylko było bez niego, pierwsze. Tak, ja myślałem, że trochę dłużej, więcej. Trochę nie. Ja no Adam może się odzywać. Wpiszemy cię w tytuł tam, że byłeś. O, damy linka do kanału. Ho! Albo może sam sobie nawet. Tak? No. No w komentarzu ja przypnę mu komentarz, serduszko i będzie git. No i lecimy dalej. Za żniwami. Kurde, to pole duże. Tak się wydawało, jak się kupowało, a teraz A na to tak. jakim jesteśmy kanale? Nagadamy sobie, bo ty zawsze wchodzisz Aha. nagadamy sobie. O, widzisz i tak. A, trudno. I tak to jest. Jesteśmy bardzo gościnni, dlatego mamy ten, na odcinku gości. Halo, panie gościu. Czasem. Panie gościu. Czasem. Gościu! Nie, no nie wiem, który raz, że zadam, no właśnie tak gościnnie ktoś na odcinku. Chyba drugi raz. No, możliwe, A możliwe. nie znam się, ale ten bizon to popierdziała w tym brzmieniu jak wariat. No a widzicie też na słomę tnę, bo teraz w tym roku wszystko na słomę pójdzie i no. No, ja też wszystko na słomę. Presę zakupiłem kostkującą. O, i sąsiad jeszcze mi dał 15 tysięcy. No, by nie To było. za takie pomoce naukowe i w ogóle. Więc możecie łapkę w górę dać. Tak, za 15 tysięcy Ginkowi, Dzichowi znaczy się. No, więc ten, jak ktoś by chciał kiedyś 15 tysięcy we farmingu, to łapka w górę musi być. Oczywiście Dokładnie. we farmingu, żeby nie było. Ty przedtem. Albo w sumie, ile to jest 15 tysięcy groszy? O, dużo, 15 zł chyba. Tak, to dostaniecie 15 tysięcy pół groszówek. O Boże. Ej, nie, czekaj. Będziemy ciąć grosze na pół. 1000 groszy to jest dycha? Nie, to 150 zł, też tak myślałem, że 150. 150 zł to już jest? Mhm. O kurde, to 15 groszy dostaniecie. To, ten, jak chcecie 150 zł, to do Mikiego, bo nie dam, ja to zbyt biedny O jestem. Kurde. On zaproponował. No, teraz tutaj taki flerny sub będzie, co nie szło opryskać, więc tam będzie jęczmień może trochę o słabszy. O Boże, tam. Tam trochę kwastu może być, trochę grzyba wszystkiego po Tam kolei. herbapol będzie, Michał, tam herbapol będzie. Nie, no bez przesady, bo trochę doleciało tam, potem ten wiaderko całe ten spuściłem i wylałem. O Boże, tam uschło. No, na pewno. No, jęczmień nie siany przede mnie, tylko przez poprzedniego gospodarza, co by tutaj obrabiał to pole, bądź był właścicielem, no nie wiem, bo to od banku kupiłem. I no tam. Tak, ja też kupuję pola tylko od banku, bo są tańsze. Ja nie, ja też od gospodarzy kupuję. Jedno kupiłem od gospodarza. Jedno kupiłem od gminy, to koło biogazowni. Bo oni już ten, zawsze to dzierżawili komuś, a ja stwierdziłem, że ja idę tam z propozycją. Że mogę zakupić, no. A Michał poszedł z kopertą i... No tak o. Tu widzicie urwisko, urwisko jak ciul, takie wielkie. Że normalnie jakbym bizunem tam bardziej zajechał, to bym urwał o Boże. Kabinę. I ten. Tak, dookoła bym się chciał przeciąć w sumie. Tylko, że muszę tutaj jedną przyczepę odpiąć.
Od New Hollanda. Dobra, i lecimy z jedną. BSS-a przyczepki, wiecie, które standardowo. Na ModHubie są, żeby nie było. Na Tak, te są ModHubie. na ModHubie akurat. Dobra, żeby tu kurde. No, idealnie na szerokość na New Hollanda. Jak widzicie, New Holland idzie jak wściekły z tą przyczepą. Trochę bardziej by się szło rozpędzić, ale tutaj po ściernisku nie ma co szarżować. I ja już namuciłem przyczepę. Fuuu, ja już dwa zbiorniki. No i cena mi spadła naprawdę. To przez ciebie, Michał. Nie, bo przez ciebie. Przez ciebie, bo ty miałeś wstrzymać grę. Była wstrzymana, tylko coś testowałem. No właśnie, trzy minuty. A mówiłem, wstrzymaj grę. 3 minuty. Była wstrzymana, mogłem ci nawet skidna zrobić. Ale co mnie to obchodzi, o że była, jak teraz nie była, jak wróciłem. No i chuj. Teraz muszę magazynować zboże, a tak bym nie magazynował, bym od razu sprzedał. No i dobrze. No nie dobrze właśnie. Dla mnie dobrze. Dla mnie nie. W sumie na piekarni rośnie, ale wątpię, żeby doszło do tylu, co ja chcę. A ty do 50 bi nasypiasz? Nie wiem. Nie wiesz? Ty, a dzisiaj mamy który? Dzisiaj jest chyba 12, tak? No 12, tak. A ten odcinek będzie chyba na 15. No bo wiesz, że ja wyjeżdżam 17 już, nie? No, tak. To teraz tak co 2 dni może te odcinki dawaj i będziemy nagrywać 2 odcinki dziennie. A to na ile ty jedziesz? Na 10 dni czy na tydzień? Na 10 dni. Ja pier... O, luju, no to może... To 10, 5 odcinków powinniśmy nagrać, no to co to jest? No to by było trzeba dzisiaj do 2 nagrać. To zaraz siadamy do drugiego, ja to sobie będę ten presował. To jak? Ten, to nie mów, że będziesz co będziesz robił, bo wie, będą wiedzieć, a tak to nie będą wiedzieć. No. To może ten odcinek, to dzisiaj może odcinka nie dodam, tylko dodam jutro i jakoś tak randomowo będę dodawał. Nie, no tak co nie codziennie, tylko co 2 dni, nie? No zobacz. To tak najlepiej było, bo im się nie popierdzieli. No, czyli następny odcinek po tym to będzie chyba jakoś we wtorek. Nie no, jeszcze dużo czasu jest tam, to wiesz. Tak ci się wydaje. Czekaj, teraz ile mamy dni? We wtorek ci już nie ma, tak? Od rana? No we wtorek mnie już nie ma. No w poniedziałek już tak też będę, bo będę. Ta, na pewno się będziesz pakował na ten wyjazd cały dzień. Czasem. Jak moja mama zacznie się do tego dokładać, to pewnie cały dzień zejdzie. O Boże. A ten... To czekaj, ile mamy dni? Piątek, sobota, niedziela, poniedziałek. No to 4. Razy 2 to 8 odcinków będziemy pierdzielnąć. On to akurat będzie. No i dzisiaj ten, to 10, to 10 odcinków nagramy. No to na cały twój wyjazd będzie. Nie widziałeś? Nie no, zobaczymy. Bo wczoraj nagrywaliśmy coś. Wczoraj? Tak. Na wozy wczoraj. Tak, no. Dzisiaj opryski były, ale to nie nagrane. Tam mi się inną GoPro zadawało. Tak. Czekaj, no opuścimy. Kurwa. Co się stało? Header. I ten, bo są zdjęcie chcę. Ostatnie 100 litrów mi zostało paliwa. W czym? W New Hollandzie. No boż. A mi 140 w Bizonie, więc wiesz. No ale ja już prawie 12 godzin zrobiłem. A ja 9. No. Prawie. 11,8 dokładnie. O Boże. Ogólnie to pole sobie chyba trochę przetnę, tak trochę przez środek, żeby to wygodnie się prasowało, da się, ale wpierw se tu wytnę ze 2 poprzecza chociaż. Tam zbiornik na pełne się tam kręci. Takie to żydełko. Klepiskiem się może trochę pobawimy, wiecie, żeby tutaj się niby coś robi, ale się nie robi. A wczoraj ogólnie ten z Patrykiem se gadałem. A? No. Na TS-a mnie zawołał, ja mówię, chodź TS, on pisze do mnie, nie? Ja tak z dupy, nie, no w ogóle z nim nie pisałem, on pisze, chodź TS, ja mówię, dobra, nie? Ja mówię, jestem na moim, gdzie jesteś, nie? Ja mówię, chodź na mojego, nie? Ja mówię, ulala, nie, bo tam, ten Bizona skończył, wiesz? Dropił w ogóle ten lepiej, się czkarnie poprawił, multicolor dodał, chyba dodał stół do rzepaku i rozdzielacz łanu i coś jeszcze zrobił tam. To już Bizon taki fest będzie. No, ale no, nie wiem czy buda właśnie. I kabinę chyba też poprawił. O Boże, palety przepchłem przez wiatę. O Boże. Ja tak patrzę co tam jest, czy blacha już zaczyna rdzewieć, czy co, nie? A tu palety. Widzicie, bardzo blisko słupa tutaj podjechałem.
Ale kurde, no sub jeszcze takie rozklapicha to najgorsze. Jakby był To szerszy, najgorsze. no i jak widzicie wybiła 12 tam na pełnej. Tak, 12 i 5 sekund, 6, 7, 8. 8. O Boże, ja mówię 8, a ten 10. Ty, zamknąć okno czy nie słychać? Nie, nie słychać jakoś. No dobrze. Jak widzicie, tutaj już sypanie się załączyło tam na pełnej. Ej, zamknij, teraz zamknij, bo teraz zaczęło jakoś, nie No wiem. czekaj, bo za blisko teraz podjechałem, jak się zacznę sypać, to dopiero. Tam kurde, ksiądz tam pewno na uwięzi jest. Powiedział na pełen ministrant. O Boże Święty, tam błony na pełnej. Tak też jak się mieszka koło kościoła. Ja w sumie też w jednym uchu mam słuchawkę i słyszę Michała, w drugim słyszę te dzwony, także. Co? Ja też słyszę z jednym uchem u ciebie dzwony, a jednym u mnie dzwony, bo z moją stronę jakoś dzieje. O, już minutę dzwonią. Halo, proszę to wyłączać, już minuta minęła. Czekaj, no teraz tak, żeby do przyczepy tam się dociąć. Może tak się wepnę i gida. To jest środek. Tak ci powiem szczerze, że jeszcze na odcinku pojadę sobie chyba rzepak ciąć. Ta, ja tam pojadę jęczmień, czyli soję. Tam sita se wezmę na wymianę i ten. I se na polu przełożę, bo do domu za daleko trochę jechać. Kurde, te 5 hektarów to ja nie wiem jak ja to wyharatam. Boże, tak rutu, tu, tak to zrobisz, wiesz? To muszę wziąć te dwie przyczepy. O, Adam się odezwał trochę. Ej, Adam, bo my nagrywamy, nie wiem czy słyszałeś, więc się ładnie przywitaj, powiedz dzień dobry. Nie ma Adama jednak. Nie ma jednak, ukradli go. Nie, usłyszał, że nagrywamy, to szybko ten się mudnął i do widzenia. No i teraz tak wiesz, taki Bogdan cichociemny. No, cichy Marek. Cichy Marek. Juhu. Kolor rozdzielaczowany nie ma, bo to one fajnie wyglądają. A ich nie ma. Jo. Znaczy się nie Ja mam fajnie. takie malutkie. Takie malutkie, takie Więc te. takie dzioby tylko. Z New Holanda to są dlatego. No, mówi New Holand ciulowy, nie? A kombajn New Holanda kolejny bierze. Najprawdopodobniej. Najprawdopodobniej albo Lexiona. Nie, no ten Lexus to po takie cenie nie może iść. Nie, dobra, to kupię jednak nie Holanda. Aleksem w sumie większy header, to może bym sobie go wziął. A, to się jeszcze zobaczy. O i Wszystko. teraz jak kupi większe maszyny, nie pewno ma krowę, ale idzie bardziej w maszyny teraz. No co ty chcesz? A co, mam krów jeszcze dokupić, żebyś miał większy ból dupy, że pieniądze mi przychodzą codziennie, znaczy nie codziennie, tylko 4 razy No na jak sezon? kupisz więcej, no to będą ci przychodziły codziennie, bo zobaczysz, że tyle pieniędzy dostajesz, co... No mleczność moich krów jest dobra. Co prawda teraz mają wydajność aby 50%, bo trawa im się skończyła, bym musiał naciąć, ale wpierw żniwa, bo tu się jeszcze mi to wysypie wszystko i dopiero będzie. Wysypia rzepak, by ci się wysypała pszenica czy jęczmień. No jęczmień może się wysypa, bo on tu ponoć był prędkosiany, jak tam słyszałem, tutaj sąsiad mówił, bo kiedyś ten pryskołem to tu za miedzą był i mówi, panie ten jęczmień to pan prędko koś, bo on był prędkosiany, taki twardy już, nie? Że młotkiem No, trudno. jak pryskał, to już twardy był. Że młotkiem, no tero taki twardy, nie? Że młotkiem nie mogłem rozbić, taki twardy. Tak, tam kurde. O, Adam O! co? O, Miki, przeczytaj co tam Adam napisał. Nie, wolę nie. Jak będzie link, to też przeczytaj. Dobra, trudno, już zwinę ten tom. Zaraz się zobaczy. Co tam Adam nam wysyła za treści. Matko Bosko, ludzie łob łamać, nie wysypać, co? No, Bohaman nie wysypał. No i dzisiaj Adam też jest tego samego zdania. O, jeszcze coś. Miki czyta. Jęczmień, a! Jęczmień, no, jęczmień się jeszcze wysypie. Obłamie się jęczmień. No ale chuj. Nie wiem, u mnie się mówi wysypać. Wysypie się w głowie. Dobra, ciul tam. I teraz mam taką grę do dupy, do No siebie. i co? To nie moja wina, tylko Adama. Po co pisał? Adam nie pisz, Adam tylko odezwij mów. się. No właśnie. Adam mów. Adam krzycz. Daj głos. Jak Teraz go nie psa. przeczytam. Dobra, to ja przeczytam. Dobra, nie piszę. Nie. O Jezu, mogę jeszcze spojrzeć ile minut jest ogólnie. Aha. Dobra, teraz trzeba tam podjechać, no pod New Holland tam. Z przyczepą co stoi.
Dobra, stój. Normalnie jak w realu, tylko że w realu jęczmień już kosili z tydzień temu. No, tak zaczęli w sumie. No, o, 10 już pierwsze 13 ton jest. Ja już 19 namuciłem i teraz już nie wiem, czekaj, teraz będzie 10 ton już namuciłem, ty, a to dużo, Już, kurde, z takich dwóch małych pól? ja może zaraz jedną przyczepę bym miał, jakbym nie sypał na dwie. Bo jedną mam w jednym końcu, a drugą w drugim. No ja tylko tandemką teraz jeżdżę, także. No, a ty tam tandemką, jak na te małe pola, to wiesz. No tutaj, ja teraz jak pojadę na ten rzepak tam, to pojadę całym zestawem już, nie? No, tam daleko to ten, trzeba jechać. Ale ty masz ten cały zestaw teraz? Kurde, nawet nie liczyłem. Tu mam 19,5, a tam mam chyba 14, nie? Nie, 13. To tak jak mój. No tak, w sumie. No ponad 32 tony, no to mój ma 32. Trzeba przyczepy kupić. Ty tą tirówkę i tą jedną moją spiąć, ale ja jakby. Nie no, ja też jeszcze chyba jedną przyczepę. Zależy jak zobaczę jak tam sypie na tym do góry ten rzepak, nie? No ja też właśnie, to też mówiłem właśnie chyba tobie wczoraj. Nie, dzisiaj rano. Bo jak dobrze będzie sypał i wiesz, i zobaczę, że będę dużo jeździł, no to kupię większą przyczepę po prostu, nie? No ja też. Nie tyle co większą, co... Tandemkę bym sobie zostawił, a tą małą metal FH to, czy TH to tam sprzedał. No, bo... Ja nie wiem, ja najchętniej bym te przyczepy do końca serii zostawił, ale na razie wystarczają tam. By się przydała jeszcze jedna, tylko szkoda, żebym nie mógł spiąć, nie? Po prostu, bo to by brzydko wyglądało. A właśnie, ja ogólnie ten, wam nie pokazałem jeszcze nowej przyczepy, jaką kupiłem, tylko że na słomę kupiłem. Teraz mam dwie, Metal Techa kupiłem właśnie trzy osiówkę. PB16 chyba, jakoś tak. Musiał zobaczyć w sklepie aż, zaraz wam powiem, bo tu na Alixie to ten... Tak, chyba 16, no. PB16 dokładnie, dobrze model zapamiętam, bo 16 to na pewno, ale nie pamiętam czy PB, czy jakieś inne tam DB, czy SREB, BB, kurwa, kurcze. No i ten, czekaj, no z której tu struny by było zajechać, z tej strony może będzie najlepiej. Łe, o mi jaka wy... O, Dobra, lecę na ten rzepak teraz ktoś suba kombajnem. dał, dzięki za suba tam komuś, tak, kto dał o 12.07, 12 lipca, dzięki. No i też łapeczka w górę, pamiętajcie, łapka w górę musi być, żeby A ten... jajka, wiesz, pozbieram, bo Halina to się z domu nie ruszy, nie? Żeby zasięgi były dobre, muszą być łapeczki w górę i wszystko musi być ładnie, elegancko, no. Czyli sub, ła, nie, sub nie, sub nie musicie zostawiać, suba możecie zostawić jutro czy kiedy indziej, ale łapka to dzisiaj musi być i komentarz też jakiś możecie napisać, konstruktywny czy tam jaki, no i ten. Konstruktywny, kur... No a jak? No tutaj słomy trochę wyjdzie z tego pola, Może dlatego, stosowny, co? nie, konstruktywny, że taki ładnie rozbudowany i w ogóle, ten, słomy trochę będzie, dlatego właśnie zakupiona została ta przyczepa, bo tutaj z tego pola będzie dużo słomy chociażby. Żeby tyle razy też nie latać, tylko się zepnie dwie i wszystko wejdzie, nie? Bo tamta już ma trzy ośki, to może na tą trzy ośkę by weszło. Jeszcze się zobaczy, bo muszę wytestować po prostu ile balotów na nią wejdzie i tak dalej i potem się podejmę decyzję dopiero co do tej starej, czy ją sprzedajemy, czy zostawiamy i będziemy dwie ciągać. No to się jeszcze No tak. wszystko się okaże, no. Ogólnie nie wiem, czy widzieliście już te nowe pokosy, te które ładne nawet. Właśnie zapomniałem powiedzieć. A co inną teksturę ma słomy? No, tak, pokosów. Nie, i balotów w sumie też. Ale balotów mam tą co zawsze. Znaczy, tą co zawsze. Tą co od To roku daj zawsze. mi te tekstury. Bo ja mam Ojej. oryginalne, bo jak przeinstalowałem Farminga, to mi się wiesz. Ale czego, bel czy czego chcesz? Beli i słomy, nie? No to belce na AdWordsie znajdziesz i tam ci wytłumaczę jak dodać. A te to ja jak znajdę, to ci dam linkę. Bo mi to podesłał Prim. Bo nie, pozdrawiam. Bo na pewno nie będzie oglądał, ale pozdrawiam. A czemu nie będzie oglądał? No coś czuję, że nie będzie oglądał. Słychać psa? Nie chyba. Tylko, słychać tylko bizona. O Boże. Kurde, chrypka mi chodzi, no, nie mogę. O No też Boże, da... tutaj jeszcze mi nie urosła ta pszenica. Czy to ja tutaj siałem chyba pszenicę, nie? Nie wiem. Na 22 mi tam nie urosło jeszcze.
To czekaj chwilę, no, bo ja wyłączę rośnięcie. No i obok też mi tam nie urosło. Boże, sobie tylko zrobił, nie? Co to za pies? Co to za potwór? A to nie u mnie. A się wystraszyłem, że... A to Adam pewnie celowo, bo się pytałeś, czy psa słucha. Adam, nie troluj. Pa, on cię nie odezwie, nie? Ale pies da głos. Nie pies da głos, tylko on na telefonie pewno na YouTubie znalazł. No, o no. Bo... Poszedł tam z komputerem na dwór, no. No. Nie, do domu psa wziął. O! O! Adam, nie dość go tam. Ty. Pa, trzy psy różne już czekały. Tak jakby cię złapał, to kurde, nogę To by nie puściłby tam. Dobra, ty, jak ja cały odjął. zestaw Czekaj, mam. teraz szuka jakiegoś misia grizzly pewnie. No! Pewnie, ej. Ła! Chihuahua! Ej, a to było z takiej chyba zabawki kiedyś, nie? Alagent. Nie, nie. To nikt ogólnie na tym odcinku... O. Co tu robi? O Boże. A słychać go jak się śmieje tam. Oj, Adam, o, a nie, myślałem. Tujon. O Boże Święty. Ale alkoholik. Tam Adam już chyba po dożynkach chyba jest. Tak. Nie no, Adam, wyłożyć. Nie rób sobie siary. Ogólnie to tam będziecie mieć link do kanału, łapkę w dół możecie zostawić. Pod odcinkami. Nie no, świruję. Adam, ziomal. A też tak czułem, że rano, żeby przerzucić na nagrywamy, nie? A to chuj tam. Oba. Adam, daj głos. O! To jest kot chyba. A się słuchał. To papuga jest. Papuga. To jest Marzena. Ojej. Ty, a czekaj, no. Jak tu ja dojadę, to potem dojadę tam i potem tam i potem tam. Dobra. No dojechałem tutaj na to pole. O Boże, ty tam wjeżdżą na rzepak dopiero. A, A, no stół ale masz? co ci powiem, kurde, sypnie tutaj. No, no. No już mam 100 kilo. O Boże, tam New Holland pod górkę nie podejdzie i no. No właśnie się tego boję, ale... O kurwa. Tam pies chyba na korytarzu mu szczeka już. W razie czego kupię ten, tego CX-a, nie? Mocniejszego. O Boże, tam minął 500 koni dopierdzieli. Bo tam chyba tyle jest w maksie. Nie, w podstawie chyba. Kurde, Miki da chyba z tego kurnika ktoś tam przyszedł z tobą. Ło, jeszcze byk. Nie, to krowa, byk inaczej robi. No nie wiem, to chyba o. albo taka ten. Nie, to chyba nie jest to. O! Byk. Miki tam sąsiad, kunia tam chyba ten nie uspokoi. Ło! Kurde, dzikie dźwięki. Jeżyniec po prostu. Napisałbym to w tytule, ale pewnie zapomnę o tym. Matko bosko. Czymś to heska, królowa Polski. Nie no, Adama mutne niestety, bo kurde, nie będzie nas słychać na tym odcinku w ogóle. Może bądź zaraz tam nie zmutował. Ej nie, ale to było chamskie. Dobra, potem go odmutuję. Bo nie będzie nas słychać w ogóle, bo te kurde głośne są te zwierzoki. A ja się boję, że mnie będzie słychać i no... I się zepsuje, nie Miki? Tak. Dobra, bo już myślałem, że ciebie mutuję, a nie jego, a on skończył po prostu. Dobra, czekaj no. Ile ja mam na New Holandzie, Tom? O Boże! Co powiedział? Kogut pieje. Teraz kaczki pływają. O Boże. 20 ton gdzieś mam. O Boże, przyczepa się ubali zara. Matko bosko, prawie ubali na przyczepa.
Adam, weź ten swój zwierzogród ogarnij. Weź wyjdź. O, świnia teraz. Oho! O, to chyba jakaś dzika. Pewno ja. Bo tak chrumcho. Tak, no, muszę ten. A teraz chyba dzięcioł. O, wątroba Bożeny. Oho! Ho, ho, ho. Ale ładne zdjęcie takie zdjęte. Ej, tak szczerze ci powiem, nasypię z tego pola. No, tego mojego też mi nasypie trochę. A ty masz rzepak? Nie, tutaj mam jęczmień. A rzepak mam. Tyż mu, Ale tyż. ile? Co o ile? Tyle o ile. Tu 14 ton już mam na jednej przyczepie. A ile rzepaku? No dużo, no to pole tam to co 60. Co MTZ-em było rane. A, 23. Łe, to małe masz. No mało. Kupił pole z rzepakiem. Łe, tam mało ma. Soi mam chyba z hektar. Może, nie wiem, ale nie orientuję się. Jęczmienia mam dużo w tym roku. Ja pszenicy w sumie mam też dużo. O Boże, baran teraz jakiś tam. Ja jęczmienia mam lekko z 5 hektarów. A pszenicy chyba nic nie mam w tym sezonie. Mam żyta, owsa też mam dużo. Ja mam Owsa. żyta 3 hektary ponad. O! Ja mam owsa i jęczmienia najwięcej. Owsa mam ponad 3 hektara, a jęczmienia może z 5 będzie. Błoń teraz jakiś tam jest. Afrykański. Ty, Gienek, czekaj, ile to jest minut nagrywania już? 31, Bożeż ty mój. Łapka w górę, sub, Ciekawe kto cześć. to obejrzy. No, dobra, cześć, cześć. Cześć, 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 no. Cześć, hej, no, elo, cześć.